Naukowcy twierdzą, że już wkrótce może się okazać, że krowy nie będą niezbędne do produkcji mleka. Nie da się ukryć, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale pozwoli na to nowa technologia zdolna do zaprogramowania mikroorganizmów do produkcji mleka o wymaganych właściwościach. Mleko roślinne przy użyciu tej technologii jest teoretycznie zdrowsze niż prawdziwe mleko. Choćby dlatego, że produkuje się je bez wielu szkodliwych składników znajdujących się w zwykłym mleku, takich jak antybiotyki czy hormony, które czasami mogą mieć negatywny wpływ na ludzki organizm. Technika, o której mowa, to tak zwana fermentacja precyzyjna. Pozwala ona zaprogramować mikroorganizmy do tworzenia produktów zwierzęcych, takich jak chociażby mleko. Głównymi składnikami mleka zwierzęcego są kazeina i białka serwatkowe. Natomiast amerykańska firma Perfect Day, uważana za najbardziej zaawansowaną w rozwoju tej technologii, jest w stanie produkować białka serwatkowe przy użyciu grzybów Trichoderma ressei. Białko to jest używane jako zamiennik dla mleka przez trzy marki wegańskich lodów sprzedawanych obecnie w USA. Nowa metoda wykorzystuje genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy, zazwyczaj grzyby z rodzaju Trichoderma, które po zmianie sekwencji nukleotydów w łańcuchach DNA wytwarzają określone rodzaje białek, takie jak choćby kazeina i białka serwatkowe. Mikroorganizmy są hodowane w bioreaktorach, w których przekształcają węglowodany znajdujące się w słodkiej kukurydzy w białka roślinne. Są one następnie oddzielane od bakterii, dzięki czemu mają takie same właściwości estetyczne i odżywcze, jak ich odpowiedniki zwierzęce. Mleko roślinne ma również poważne korzyści dla ludzi z nietolerancją laktozy. Może ono również zawierać zdrowe tłuszcze i inne składniki odżywcze. Oczywiście na razie szersze wykorzystanie tej technologii jest czysto teoretyczne. Mimo iż produkcja takiego mleka jest tańsza niż w przypadku syntetycznego mięsa, pojawienie się takiego mleka na rynku zajmie jeszcze wiele lat. Oczekuje się, że wraz z dostępnymi na rynku prototypami lodów roślinnych i serów roślinnych, następnym produktem, nad którym będą pracować bioinżynierowie, będzie właśnie mleko przeznaczone do picia lub dodawania do herbaty i kawy. Realizacja tej wizji to niestety spory problem, choć nie tylko z powodu ograniczeń technologicznych, ale też tak zwanej wojny mlecznej. W krajach europejskich producenci mleka z powodzeniem lobbowali za prawem zakazującym używania słów mleko i jogurt w odniesieniu do roślinnych produktów mlecznych wytwarzanych z owsa i orzechów. Jeszcze niedawno Parlament Europejski przedłużył zakaz używania nazw produktów mlecznych, ale w maju uchylił tę decyzję pod naciskiem Koalicji Organizacji Ochrony Środowiska, Konsumentów i Zwierząt.